Poszukiwaniami Aleksandry W. i córki Oliwii z Częstochowy w zeszłym roku żyła cała Polska. Ich ciała po niespełna 2 tygodniach znaleziono zakopane w lesie. Wcześniej zostały uduszone. O zabójstwo 2 kobiet oskarżono byłego partnera 45-latki. W Sądzie Okręgowym w Częstochowie ruszył dzisiaj proces Krzysztofa R. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Szczegóły tej bulwersującej sprawy w materiale Fatimy Orlińskiej. Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie zdecydował o wyłączeniu jawności procesu z uwagi na drastyczny charakter treści i dobro bliskich ofiar. Przedstawiciele mediów mogli uczestniczyć jedynie w odczytaniu aktu oskarżenia przez prokuraturę. Najpoważniejszy zarzut, jaki usłyszał Krzysztof R., to podwójne zabójstwo. 10 lutego 2020 roku w Częstochowie, działając bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Oliwii, dokonał jej zabójstwa poprzez spowodowanie dławienia i lub zatkania otworu dróg oddechowych, co doprowadziło do uduszenia gwałtownego w mechanizmie zamknięcia światła dróg oddechowych, co wyczerpuje czyn określony w artykule 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Wbrew wiedzy i woli małoletniej pokrzywdzonej oraz jej matki Aleksander Czorek utrwalił wizerunki obrazów i nagrań zdjęć lub nagiej lub niekompletnie ubranej małoletniej pokrzywdzonej. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi dożywocie. Krzysztof R. na etapie postępowania przygotowawczego nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów i odmawiał składania wyjaśnień. W poniedziałek przed sądem stanął w obecności swoich obrońców. Jak podkreślał pełnomocnik matki zamordowanej Aleksandry, zeznania oskarżonego nie wniosły nic znaczącego do postępowania. Właściwie żadnych nowych informacji nie udzielił. Ale przyznaje się do winy? Nie będę mówił w tym momencie, bo... W dniu dzisiejszym nie wypowiadał się. Ale nie jest to koniec jego wypowiedzi, więc czekamy na rozwój. Być może jeszcze tak w późniejszym terminie wskazał, że być może na późniejszym etapie będzie więcej wyjaśnień. Że będzie więcej wyjaśnień. Ale to się okaże dopiero później. Jest kara, której u nas w Polsce niestety nie ma, prawda? Więc jest taka kara. Nie oczekuję w tej chwili po prostu nic. Podczas rozprawy na sali obecny był ojciec Oliwii oraz jej babcia. Oboje składali zeznania w charakterze świadków, będąc oskarżycielami posiłkowymi. W kolejnych terminach ma zostać przesłuchanych jeszcze kilkunastu świadków. To, czy się oskarżony przyznaje, czy nie, jest objęte niejawnością, bo to jest cały przebieg rozprawy przed Sądem Okręgowym jest niejawny, dlatego o tym też nie mogę mówić. Mogę tylko powiedzieć, że postępowanie się rozpoczęło i będzie kontynuowane 25 września. I oczywiście to, co już wiadomo, oskarżonemu Krzysztofowi Ergozikara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywotniego pozbawienia wolności za każde z tych 2 przestępstw. No i za te pozostałe przestępstwa tam są kary oczywiście łagodniejszego rodzaju, takie są inne łagodniejsze zagrożenia. Przypomnijmy, 53-letni Krzysztof R. oskarżony jest o zabójstwo Oliwii i jej matki Aleksandry, z którą kiedyś miał być w związku. O zaginięciu kobiet w lutym 2022 roku poinformowała rodzina, a 11 dni później ich ciała znaleziono zakopane w lesie. Razem z nimi zakopany był też pies. 2 lata wcześniej oskarżony miał zamontować w pokoju nastolatki kamerę, przez którą ją podglądał. Dopuścił się również innych czynności seksualnych wobec niej. Kolejne rozprawy zaplanowano na wrzesień i październik.